Mówiła o sobie chłopiec do bicia, popychadło. Traktowała siebie jak służącego, którego bito za przewinienia popełnione przez pańskie dziecko. Na feudalnych dworach, na prugel knabę, władcy odreagowywali gniew. Miała to wyrażenie usłyszeć z ust znajomego jej ojca, kiedy w dzieciństwie na wszystko się skarżyła. Proszę, żebyście przyjęli ten list jako dokument. Oto moja spowiedź. Ja, Olga Hepnarowa, ofiara waszego bestialstwa, skazuję was na karę śmierci przez przejechanie. Ogłaszam, że za moje życie jest x ludzi za mało. Praga, 10 lipca 1973. 13:45. 22-letnia Olga Hepnarowa wjechała wypożyczoną ciężarówką w ludzi stojących na przystanku tramwajowych na praskich Cholesowicach. Trzy osoby zginęły na miejscu. Następnych pięć zmarło w wyniku obrażeń. 12 zostało rannych. Nie próbowała uciekać z miejsca masakry. Siedziała spokojnie w aucie bez żadnych emocji. Funkcjonariuszowi, który pierwszy dotarł na miejsce, powiedziała, że zrobiła to umyślnie. Miała przy sobie przygotowane rzeczy na zmianę i zapas papierosów. Władze reagują paranoicznie. Stosują blokadę informacyjną. Od stłumienia praskiej wiosny nie upłynęło przecież dużo czasu. Bierze się pod uwagę motyw polityczny. Sprawę dostaje as kryminalistyki, major Z. W rudym prawie zamieszczono tylko kilkuzdaniową notkę o wypadku komunikacyjnym. Badanie krwi nie wykazało obecności alkoholu czy narkotyków. Pierwsze pobieżne badania psychiatryczne mówiły o paranoi w interpretowaniu relacji międzyludzkich. Podświadomie wytwarza konieczność odwetu. W czasie przesłuchań dziewczyna jest spokojna. Byłam przekonana, że zabiłam dość ludzi. Poczułam zadowolenie, że mi się udało. Śledczy szybko dochodzą do wniosku, że czyn Hepnarowej nie miał motywów politycznych. Nikt jej nie pomagał, ale był dużo wcześniej planowany. Odpowiada wyczerpująco na pytania, jakby z pamięci powtarzała wcześniej przygotowaną narrację. Zaczęła mówić o tym, żebym to zrozumiał, że ona w swoim życiu czuje się jak prugel knabe. To powiedziała dosłownie po niemiecku. W przekładzie znaczy to chłopiec do bicia. Mówiła nawet, że czuje się w pewnym sensie rzecznikiem popychadeł, a społeczeństwu chce uświadomić, tak, my, prugel knabowie, jesteśmy tu, jest nas dużo. A ja muszę, ja chciałam w ten sposób pokazać, że trzeba się z nami liczyć, że społeczeństwo powinno się o wiele lepiej w stosunku do nas zachowywać. Wspomniał jeden z prowadzących dochodzenie. Przed sądem dziewczyna powie, u Hepnarów, następnie w szkole, na ulicy, kiedykolwiek, gdy spotkałam się twarzą w twarz z pojedynczym człowiekiem. Nigdy nie było to spotkanie równego z równym. Zawsze występowałam w nim jako prugel knabe. Urodzona w 1951 roku w Pradze. Do 13 roku życia wyrastałam w tak zwanej dobrej rodzinie. Jestem bita i krzywdzona. Jestem zabawką dorosłych, ofiarą dzieci ze szkoły, a na zawsze outsiderką, między rówieśnikami. Rodzice, urzędnik bankowy i dentystka, w czasie przesłuchań podkreślali wielokrotnie, że są normalną rodziną. Jak odbierała pani związek swoich rodziców? Zapytano Olgę podczas jednego z wielu badań psychiatrycznych. Jako odstraszający przykład, odpowiedziała. Dlatego nigdy nie przyszło mi na myśl, żebym w przyszłości mogła wyjść za mąż. W jednym z protokołów przesłuchań Olga poprosiła o zapisanie osób, które w życiu skrzywdziły ją najbardziej. Wymieniła tam swojego ojca i matkę oraz siostrę. Jestem wyjątkowym przypadkiem. Mimo, że jestem fizycznie zdrowa, mam białą skórę, i w żaden sposób nie różnię się od zwykłych ludzi. Nigdy nie pojęłam, dlaczego właśnie mnie wybrali jako swoje popychadło. Najpierw u Hepnarów, od urodzenia, na zawsze. Dlatego, że miałam siostrę, mogłam porównać zachowanie rodziców. Mnie traktowali dużo gorzej. Nie potrafię sobie tego wytłumaczyć. Bili mniej częściej niż siostry. Do 7 klasy uczy się bardzo dobrze. Potem następuje nagłe pogorszenie. Musi być przeniesiona do innej klasy z powodu konfliktu z rówieśnikami. Mam przezwiska. Smoczyca. Bo musiałam walczyć ze wszystkimi. Mumia. Tarzan. Połamany anioł. Kamienny kwiatek. Śpiąca panna. Napisała w swoim liście do mediów. Odkąd sięgam pamięcią, jestem samotna. Nie mam przyjaciela. Nigdy go mieć nie będę. Popadam w rozpacz.
rezultat ucieczki. Ucieczki ze szkoły, z domu, z życia. Przychodzą konflikty z nauczycielami. Prowadzący dochodzenie zwracali uwagę na chłód w rodzinie Hepnarów. Pacjenci wspominali, że doktor Hepnarowa potrafiła ich diagnozować bez wypowiedzenia nawet słowa. Olga nie jest w stanie porozumieć się z matką. Matka postanawia skorzystać z pomocy psychiatrycznej kolegów po fachu w szpitalu, gdzie pracuje. Olga przechodzi badanie EEG. Dostaje leki przeciwlękowe. Zostaje oddana pod opiekę psychologa. W czasie wizyt u specjalisty dziewczyna się jest zamknięta w sobie. Prawdopodobnie dlatego, że boi się, że jej słowa zostaną potem przekazane matce. W roku 1964, w wieku 13 lat, próbuje popełnić samobójstwo. Sięga po tabletki. Rodzice wysyłają ją do zakładu psychiatrycznego dla dzieci w Oparzanach. To miejsce dla poważnie chorych. Pobyt wspomina jak najgorzej. Może za kilka wieków te instytucje będą pokazywane turystom, tak jak dzisiaj pokazuje się sale tortur czy więzienia w zamkach. Również stamtąd Olga postanowiła uciec. Złapali ją sanitariusze. Otumanili lekami, które nie pozwalają spać, pozostawiając w stanie kompletnej bezwolności. W tym stanie dziewczyna była zawleczona pod prysznic, przywiązana i pobita przez grupę sadystycznych dziewcząt. Lekarze, którzy tam wtargnęli, znaleźli napastniczki upajające się widokiem Olgi leżącej we krwi. Specjaliści, obserwując Olgę, zauważają, że wykazuje negatywizm, dysharmonijny rozwój, labilność, a także uzależnienie od nikotyny. W wieku 14 lat pali przynajmniej 5 papierosów dziennie. Olga twierdziła, że w klinice poznała ignorancję i daremność psychiatrii. Dziewczyna ma dobry kontakt tylko z doktorem D., do którego napisała list w 1967 roku. Był to jedyny lekarz, który był przekonany, że Olga jest chora psychicznie i interweniował w tej sprawie. Kiedy tylko dowiedział się o tragicznym zdarzeniu, przesłał majorowi Z., który prowadził dochodzenie list od Olgi. Wierzył, że korespondencja, w której Olga pisze o trudnościach życia w społeczeństwie, będzie miała wpływ na wyrok końcowy. Lekarz chciał także zeznawać przed sądem, ale do tego nigdy nie doszło. Olga po aresztowaniu badana jest przez kilka dni w praskiej klinice psychiatrycznej w Bochnicach. Profesor Wondrek ogłosił: interesujący jest jej emocjonalny chłód. Gdyby zamordowała rodziców czy kogoś ze szkoły, byłoby to emotywne. Ale ona daje pierwszeństwo wielkiemu, dosłownie światowemu zabójstwu. To nie jest wykorzystanie własnych emocji. To jest akt samorealizacji. Docent Dobry dodał: zdarzają się zamachy na grupy ludzi poprzez wysadzenie samolotów w powietrze. Te czyny są motywowane politycznie lub ideologicznie i popełniają je członkowie politycznych lub ideologicznych mniejszości. Bardzo rzadko ktoś robi coś podobnego tylko ze względu na siebie, tak jak to zrobiła panna Hepnarowa. Lekarze stwierdzili, że zatrzymana nie cierpi na żaden rodzaj choroby psychicznej, a przestępstwa dokonała po długotrwałych rozważaniach, z pełną świadomością konsekwencji. Już w czasie dojrzewania Olga zaczęła walczyć ze swoją niejasną seksualnością. Myślę, że nie jestem ani w pełni homoseksualna, ani w pełni heteroseksualna. Jestem po prostu w ogóle mało seksualna. Kiedy całe moje życie jest nienormalne, nie mogę oczekiwać od sfery seksualnej, że będzie normalna. Pewnie zaspokojenie osiągam tylko podczas masturbacji. Komisja seksuologów, która bada ten przypadek, stwierdziła: u oskarżonej został stwierdzony brak równowagi psychoseksualnej, z niewielką przewagą preferencji homoseksualnych. Nie stwierdzono jednak innych dewiacji. Specjaliści wykluczyli szansę na resocjalizację. W raporcie biegłych jest też mowa o możliwym czerpaniu korzyści z relacji homoseksualnych, jeśli oskarżona pozostałaby w zakładzie zamkniętym. W czasie przesłuchań Olga przyznała się do podpalenia domku letniskowego rodziców w 1970. Miała to zrobić, by zemścić się na ojcu i przerwać nieustanne kłótnie rodziców. W tym samym czasie w domku spała jej siostra Ewa. Olga dowiedziała się o tym dopiero, gdy milicja przez pewien czas podejrzewała Ewę o podpalenie. Po skończeniu szkoły podstawowej, z trudnościami, w tym jeden rok szkolny w zakładzie zamkniętym, Olga przez 4 lata przyuczała się do zawodu artystycznej introligatorki. Był to najspokojniejszy okres w jej życiu. Po 4 latach nauki pojawiła się szansa pracy w Hebie. Małomówna, niekontaktowa, mimo wszystko dobrze wychowana, nie mająca większych problemów z przełożonymi. Tak ją wspominano. Rzadko miała kontakt z rodzicami. Prawie ich nie odwiedzała. Olga powróciła do Pragi.
Przez krótki czas znów zamieszkała z rodziną. Po zdaniu egzaminu na prawo jazdy rozpoczęła pracę jako kierowca praskich zakładów transportowych, poczt i telekomunikacji. Następnie przeszła do komunikacji miejskiej. Tu również zauważono jej inność. Nie miała większych kontaktów ze współpracownikami. Nikt nic nie wiedział o jej życiu osobistym. Człowiek miał w jej bliskości trochę dziwne uczucia. Jakby musiał ją przepraszać za to, że świat nie jest taki, jaki miał być. Powiedział jeden ze świadków. Potrafiła wyłączyć się momentami, na przykład stojąc przy okienku w oczekiwaniu na wypłatę lub w garażach, kiedy jej auto potrzebowało drobnych napraw. Znikała. Stawała się niezauważalna. Nosiła stare, niemodne rzeczy, choć powszechnie uważana była za ładną dziewczynę. Z pomocą matki kupiła ziemię w Olesku, na południe od Pragi, a także domek letniskowy, kiedy przeniosła się w to miejsce i stamtąd dojeżdżała do pracy. Dla Olgi był to symbol jej samotności. Oddawała się tam dwóm ulubionym zajęciom – czytaniu i jeżdżeniu po okolicy Trabantem. Ci, którzy widzieli jej biblioteczkę, nie mogli nadziwić się, jak można czerpać przyjemność z tak ciężkich lektur. Literatura psychologiczna i psychiatryczna interesowały ją najbardziej, ale także Freud, Sartre, Netzwal, Rilke. W liście do doktora D. cytuję spokojnego Amerykanina, Grahama Greena, który był jedną z jej ulubionych lektur. Czy nie radzilibyśmy sobie wszyscy lepiej, gdybyśmy nie starali się rozumieć jeden drugiego i zaakceptowali fakt, że żadna ludzka istota nigdy nie zrozumie drugiej, ani żona męża, kochanek kochanki, ani rodzice dzieci. Regularnie jeździła swoim ukochanym autem w okolicach zapory wodnej w Slapach. Jest tam wiele punktów widokowych. Sąsiad Olgi z Oleska wspomina, że często mówiła o wysokościach, lataniu, wznoszeniu się i przestrzeni. Wspomina też, że zamiłowaniem rzucała nożem i siekierą w drzewa. Olga kupiła od studenta medycyny czaszkę ludzką, wstawiła do środka żarówkę i jako dekorację woziła na przedniej szybie. Matka Olgi przyznała, iż na kilka dni przed tragicznym wydarzeniem pomagała córce wstawić do czaszki brakujące zęby. Milicja przesłuchiwała sąsiadów i znajomych Olgi. Okazało się, że w jej domku miało dochodzić do spotkań młodych ludzi. Był to jeden z wątków branych pod uwagę na początku dochodzenia. Polityczne sprzysiężenie przeciwko komunistycznej władzy. Z tego powodu Olga trafiła do więzienia w praskiej dzielnicy Ruzynę, gdzie służba bezpieczeństwa przetrzymywała podejrzanych o działalność wywrotową i dla swoich celów miała rozbudowaną siatkę informatorów. Jedna z więźniarek siedzących z Olgą w celi usłyszała, jak dziewczyna wspomina o spotkania, w czasie których obecni mieli narkotyzować się eterem. Wątek ten nigdy nie został wyjaśniony. Mieszkańcy Oleska nigdy nie widzieli Olgi pijanej lub pod wpływem jakichś narkotyków. Nazywali ją jednak śpiącą panną, z którą często miesiącami nie było żadnego kontaktu. Olga wykazywała zupełną apatię. Nie odpowiadała na pozdrowienia. Jej stan potrafił skrajnie się zmieniać. Ktoś wspomniał o wizycie matki, w czasie której Olga wyrzuciła ją na zewnątrz i groziła jej śmiercią. Olga przyznała, że planowała wykoleić pociąg. Następnie chciała strzelać do ludzi z dachów na placu Wacława. Zapisała się nawet do kółka strzeleckiego. Zrezygnowała, bo obydwa warianty były zbyt trudne z powodów technicznych. Szczególnie jeżeli chodzi o zdobycie dobrej snajperskiej broni. Na początku roku 1973 sprzedała swoją chatkę i zamieszkała w hotelu robotniczym w Pradze. Sprzątaczki skarżyły się na to, że zostawia po sobie bałagan. Jej współlokatorka z pokoju wspomina ciężkie książki psychologiczne, jakie Olga czytała. Przez cały ten czas dziewczyna uśmiechnęła się tylko raz, kiedy koleżanka poczęstowała ją przywiezionym z domu ciastem. W ostatnich miesiącach przed feralnym dniem Olga zaprzyjaźniła się z Mirosławem Dawidem. Mirosław, tak jak Olga, żył na skraju społeczeństwa. Oczytany, nieprzeciętnie inteligentny, skomplikowana osobowość, outsider, uważany za wariata. Nie podejrzewał, że Olga coś przygotowuje. Nawet gdy zaproponowała, że podaruje mu wkrótce ukochanego Trabanta. Ich związek był pełen konfliktów, choć Olga uważała Mirosława za jedynego przyjaciela, jakiego udało jej się spotkać. Jednej z więźniarek zwierzyła się, iż zawiódł ją, kiedy nie zareagował na słowa rzucone przez przechodzących wyrostków. Patrzcie, idzie homoseksualistka. Mirosław pisał do Olgi listy do więzienia. Jej motywację tłumaczył słowami. Olga strasznie chciała żyć cicho jak myszka,
ale impertynencja świata sprawiała, że było inaczej. Kiedy nie mogła spełnić pragnienia, by żyć, zapragnęła zabijać. 9 lipca 1973 roku pojechała jeszcze raz w okolice Oleska. Odwiedziła miejsce, w którym mieszkała. Zrzuciła trabanta ze skały. Następnego dnia bez jakichkolwiek problemów wypożyczyła auto dostawcze marki Praga RN. Jako doświadczony kierowca z łatwością udowodniła, że poradzi sobie z prowadzeniem trudnego w obsłudze samochodu. Do skrzynki wrzuciła dwa listy adresowane do redakcji dzienników, które napisała 2 dni wcześniej. Przez kilka godzin krążyła po mieście w poszukiwaniu dogodnego miejsca. Nie mogła się zdecydować, gdzie spełni swój zamiar. Zrobiła sobie przerwę. Godzinę drzemała w szoferce. Pojechała do praskiej dzielnicy Cholesowice. Wybrała ulicę Obrońców Pokoju. W pobliżu placu Strossmayera. Raz jeszcze zawróciła, bo na przystanek właśnie podjechał tramwaj i miejsce opustoszało. Po chwili jednak powróciła na przystanek, bo było tam około 30 osób. Wjechała rozpędzonym autem w tłum. Ciężarówka zajęła całą szerokość chodnika. Zdezorientowani przechodnie nie mieli dokąd uciekać. Proces Olgi Hepnarowej trwał 5 dni. Oskarżona powtórzyła w zasadzie wszystko to, co mówiła w czasie przesłuchań po zatrzymaniu. Czuła się osobą, przeciwko której jest cały świat. Potwierdziła, że przygotowywała swój czyn. Że brała także pod uwagę inny sposób zemsty. Żałowała tylko tego, że ofiar nie było więcej. 6 kwietnia 1974 roku Olga Hepnarowa zostaje skazana na karę śmierci. Krótko podziękowała sąsiadowi i zaznaczyła, że nie zamierza odwoływać się od wyroku. Była spokojna. Dokumenty dotyczące Hepnarowej, w szczególności jej ostatnie listy, to według doktora Petra Krauza z Archiwum Miasta Stołecznego zapis o niesamowitej historycznej wadze. Tak cenny, jak dokumenty dotyczące Babińskiego, czyli najsłynniejszego XIX-wiecznego czeskiego przestępcy, który opowiadał historię swoich rabunków w gospodach w zamian za alkohol. Ostatnio okazało się, że w dokumentach dotyczącej Olgi Hepnarowej brakuje 100 stron z orzeczeniami psychiatrycznymi. To one zdecydowały o tym, że została skazana na karę śmierci. Sąd Najwyższy odrzucił apelację, którą wystosowała matka Olgi. W marcu 1975 roku została odrzucona prośba o ułaskawienie skierowana do prezydenta Czechosłowacji. Stan dziewczyny pogarszał się. Jeszcze przed ogłoszeniem wyroku Olga atakowała inne więźniarki, a także strażników. Demolowała cele. Twierdziła, że nazywa się Winifer i musi odbyć karę za czyn, którego dopuściła się Hepnarowa. Psychiatrzy stwierdzili, że ta symuluje chorobę psychiczną. Termin egzekucji odkładano z powodu Roku Kobiet. W końcu wyznaczono go na 12 marca 1975. Wokół tego wydarzenia również namnożyło się wiele mitów. Po części z winy samego Bohumila Hrabala, który w podziemnych rzeczkach wkłada w usta fikcyjnego praskiego kata te słowa. Ja osobiście jestem przeciwko śmierci. Przeciwko karze śmierci przez powieszenie. Od tego momentu, co wieszałem tą piękną dziewczynę, która tak długo objeżdżała Strossmayrak, aż na przystanku tramwajowym było tyle ludzi, że znalazła w sobie odwagę i wjechała w nich ciężarówką. Zabiła 6 osób i dostała karę śmierci. Zanim ją przyprowadziłem, a potem powiesiłem, obsrała się, pomoczyła, pozwracała tak, iż moje rzemiosło mi zbrzydło. Dlatego jestem przeciwko karze śmierci. W opublikowanym w prasie bulwarowej wywiadzie ostatni czeski kat wspomina: pamiętam, że Hepnarowa przy przepychance przed egzekucją złamała jednemu z funkcjonariuszy mały palec. Broniła się tak, że mi palec przegryzła. Przy szubienicy tchórzliwie zemdlała. Przy czym przed sądem i ludźmi ogłosiła, że to co zrobiła, zrobiłaby jeszcze raz. Oficjalny protokół o wykonaniu kary śmierci o żadnym z powyższych wydarzeń jednak nie mówi. Olga Hepnarowa była ostatnią kobietą w Czechosłowacji, na której wykonano karę śmierci. Jej ciało zostało skremowane nie pod jej nazwiskiem, ale pod więziennym numerem.